Cześć Konrad. Cześć Paulina. To co dzisiaj robimy? Jedziemy nad morze. No dobrze, prowadź. Idziemy nad morze, żeby w sumie zobaczyć twoją jedną, moim zdaniem, z bardziej interesujących lokalizacji i inwestycji tym samym, Sol Marina, czyli miejsce, które jest, znajduje się nad morzem, nie w Warszawie, nad morzem. Cudowna lokalizacja, cudowna inwestycja, nazwana w waszym języku hasłem Second Home. Tak, Second Home, nasza perełka inwestycyjna, w tych pięknych okolicznościach właśnie tam zmierzamy. Jest to pierwsza taka nieruchomość, którą kupiliśmy poza naszym rynkiem lokalnym. No, kierowaliśmy się tutaj tak naprawdę też przede wszystkim pasją. Z żoną lubimy żeglarstwo, zawsze lubiliśmy pływać na łódce. I od jakiegoś czasu zaczęliśmy szukać właśnie takich nietypowych, nietuzinkowych nieruchomości. No i znaleźliśmy taką prawdziwą perełkę, gdzie jest miejsce na własną łódkę, taką własną, prywatną przystań. Jest to oczywiście zrobione w takiej ekskluzywnej marinie, gdzie każdy z sąsiadów praktycznie ma też miejsce na swoją tak zwaną łajbę. No i oczywiście apartament jest w wyższym standardzie, na jak najbardziej wymagających klientów. Wpisuje się w ten obecny trend tak zwanych workation, czyli takich wakacji połączonych z pracą, gdzie jak tak naprawdę ludzie, którzy nie są związani na stale z biurem, mogą pracować z dowolnego miejsca kraju, mogą po prostu wsiąść w samochód, pojechać, pożeglować sobie w wolnym czasie, a w bardzo przyjemnym, ekskluzywnym apartamencie popracować. Więc takie właśnie nieruchomości szukaliśmy. Myślę, że ta sytuacja związana z COVID bardzo mocno przewartościowała nasze życie. I nagle chyba takie inwestycje, na które kiedyś nawet by nie było czasu albo możliwości, żeby o nich pomyśleć, teraz stają się realne, prawda? Zakorzeniamy się w tej pracy. Tak, ludzie poza tym też odchodzą od tradycyjnych hoteli, tak? Ludzie teraz cenią własną przestrzeń, gdzie się czują komfortowo, gdzie mogą wykończyć mieszkanie czy apartament według własnego uznania, we własnym właśnie stylu. Poza tym to jest to taki trend, który też przyszedł do nas ze świata zachodniego, bo tak zwane second home, czy w tym przypadku premium second home, są już popularne od wielu lat, tak? Gdzie można po prostu rzucić wszystko i na 2 tygodnie, czy nawet na cały miesiąc wyjechać właśnie w morskiej miejscowości i sobie faktycznie odpoczywać, ładować baterie, szczególnie jak pogoda dopisuje. To, co ja bardzo cenię sobie w waszej działalności, bo też wychodzę z tego samego nurtu, to kompleksowe podejście do klienta. Tak. Rozumiem, że zaczyna się od pomysłu, od waszego oka, od odrębnienia nawet tej najlepszego lokum w całej inwestycji, od najlepszego miejsca, już w fajnym miejscu, poprzez jakieś kolejne szczeble, kolejne poziomy. Powiedz proszę właśnie o tym pakiecie, który w ręce nowego nabywcy trafi. Tak, oczywiście wychodzimy z założenia, że w tej chwili klienci lubią być obsługiwani kompleksowo, więc mamy też oczywiście usługę pełnego zaaranżowania wnętrza. Mamy w tej chwili już 3 gotowe koncepty, gdzie klient może wybrać po prostu, powiedzieć ten i urządzamy po prostu od razu pod klucz.
Poza tym, co ważne, jesteśmy też przygotowani na zarządzanie takim mieszkaniem pod kątem najmu, no bo w momencie, kiedy mieszkanie nie jest wykorzystywane, można oczywiście wynajmować klientom za granicy po bardzo wysokich stawkach, więc to mieszkanie bardzo ładnie będzie się przez najbliższe kilkanaście lat zwracać. To bardzo, bardzo fajny pomysł, bo rozumiem, że deweloper nie zatrudnił ze swojego ramienia jednej firmy, która zajmuje się zarządzaniem najmami krótkoterminowymi, tak? Tylko to jest inicjatywa wypływająca z waszego ramienia. No tak, szczególnie jeśli chodzi o zapewnienie faktycznie ciągłości najmu i żeby mieszkanie, ten apartament właściwie, wynająć jak najlepiej, tak, w stawce powyżej rynkowej. Często tak naprawdę już takie nieruchomości właśnie premium, no to łatwiej też wynająć w euro oczywiście, no bo to jest też targetowane dla klienta właśnie z Niemiec czy ze Skandynawii, gdzie dla nich takie stawki najmu, które nam się wydają wysokie, no to są na porządku dziennym, a wręcz są okazjonalne. Taki klient nawet dużo bardziej ceni sobie właśnie tą wygodę, ten komfort i profesjonalną obsługę, i to właśnie za te rzeczy, za te czynniki jest w stanie więcej zapłacić. Tak, na pewno. To całkowicie się zgadza. Takie mamy właśnie założenie. Na innych nieruchomościach się to już spełniło, więc tutaj nie widzimy powodu, żeby nie osiągnąć tego celu. No to powiedz proszę, dlaczego Sol Marina? Dlaczego się zdecydowaliście na tą inwestycję? Jest to pierwsza taka właściwie, gdzie łączy właśnie te cechy nadmorskich miejscowości, nadmorskich apartamentów z możliwością wykorzystywania zainteresowań związanych z żeglugą, tak? No, praktycznie, gdzie kto chce popływać na łódce, no to korzysta na przykład z Mazur, gdzie są publiczne mariny, nie ma tej do końca prywatności, tak? A tutaj jednak jest coś ekstra, jest właśnie ten komfort, który jest na co dzień u siebie w domu, tak? Jest ta cała prywatność połączona właśnie z takim ekskluzywnym pływaniem, bo praktycznie można też potraktować dodatkowo taką bazę w Sol Marinie jako wypadową do dłuższych rejsów. Tak? To nie tylko właśnie w charakterze takich tak zwanych workation, gdzie się pracuje zdalnie, ale można też właśnie fajnie zaplanować wypad do innych krajów, typu właśnie Skandynawia. A to łatwiej zrobić właśnie z własnej bazy, gdzie ma się więcej czasu, można to też zaplanować razem z znajomym. Nie ma tego w ogóle pressingu czasowego, tak, że trzeba od na przykład od tego dnia do tego dnia zdać łódkę i wtedy gdzieś tam zawsze jest jakiś lekki stres, czy się wyrobił. Wiadomo, że warunki na wodzie są zawsze różne i można kilka dni później zawsze spłynąć. Więc tutaj absolutnie no, jest to coś niezwykłego, że można to traktować jako taki swój prawdziwy wakacyjny drugi dom. A w międzyczasie zarabiać. Tak, no wiadomo, że obowiązki dnia codziennego istnieją i też nie da się tam codziennie, no chyba, że docelowo ktoś będzie chciał się tam przeprowadzić, jest też taka możliwość, bo apartament jest w pełni znaczenia tego słowa, bo to jest nie 20 czy 30 metrów, tylko 50 kilka już, więc mamy faktycznie taką pełną przestrzeń, gdzie można spokojnie żyć nawet z rodziną. Faktycznie, myślę, że to jest bardzo fajny kierunek, bo oprócz tego, że zyskujesz przychód pasywny, to zyskujesz swój second home, jak wy to pięknie nazwaliście. Oderwanie od wielkomiejskiej rzeczywistości i przeniesienia się do zupełnie innych warunków. Takie miejsce z pewnością daje wypocząć. Zdecydowanie tak. No chętnie, bardzo chętnie je obejrzę razem z Tobą. Już niedługo będziemy na miejscu.
jest 55,62 m2, a powierzchnia ogrodu to wyszła 76,35. Bardzo ładny akcent na żyłach nadmorskich, taka fala. To jest taka imitacja soli morskiej. Tak, no jest tak. Może ja panu opowiem, co przekazujemy. Mimo można świętować. Tutaj ma pan zalatowaną płatkę. Jak już w apartamencie będą jakieś cenniejsze przedmioty, proszę wymienić. Do tej nikt nie miał dostępu. Tutaj jest pilot do bramy wjazdowej, czyli bramę wjazdową można tym pilotem. Nie muszą państwo otwierać kluczami, tylko takimi pastylkami. Cudownie! Chciałem się spytać. Wydaje mi się, że to jest świetne, bo zastępuje takie normalne klucze. Następnie mamy klucze master, tak zwane, które otwierają drzwi wejściowe, wiatę śmietnikową, ewentualne przejścia na częściach wspólnych. Zostaję przy EPS. Taka krystalicznie biała, trzeba ją zamykać. O. I teraz jest perfekcyjnie. A jest gdzieś oznaczenie? Jest oznaczenie, jak pan będzie wpływał. Jest oznaczenie. To jest moja szczęśliwa liczba w ogóle, 23, więc miało być 23. Super. Z naszej strony to wszystko. Serdecznie dziękujemy i również życzymy miłego pobytu tutaj na Marinie. Dziękuję. Super, dziękuję bardzo. Ale powiem ci szczerze, że naprawdę tutaj jest cudownie i to miejsce jest niesamowite. Mnie też urzekło i to mówię 200% naturalnie. Ja jestem ciekawa, jaki jacht tutaj stanie. No, coś dopasujemy. Idealnie akurat będzie widać z naszego apartamentu. Tak, właśnie. Tak, widok z sypialni wręcz na swój jacht. Na swoją prywatną jachtową marinę. Nie, 70 metrów ogródka, to jest naprawdę niemały ogródek. I przygotowany. I jeszcze ekspozycja południowo. Tak, no i najlepsza ekspozycja z możliwych. To jest też ważne, że masz wtedy słońce, kiedy potrzebujesz, nie? Masz oko. Macie oko, macie razem. No. Jak ci się podoba, Paulina? Powiem ci, że bardzo. Jestem zachwycona. Po pierwsze, ekspozycja, jaką wybrałeś. Aha. Po drugie, że zdecydowałeś się na lokal z ogrodem. Nie boimy się takich... Ja odnoszę wrażenie, że to jest najlepszy wybór. Zobacz, nawet z pozycji sypialni, która ma niesamowity rozkład, można oglądać marinę. Czemu nie patrzeć na życie? I to takie piękne. O to właśnie chodzi, żeby się cieszyć z życia w końcu, tak? To był jeden z najważniejszych czynników, jak wybieraliśmy tutaj lokal, tej inwestycji. Cudowne. I te okna. Ogromne przeszklenia przez całe ściany, to jest naprawdę niesamowite. Porządne, drewniane, takie powinny być. Czy na wstępnym etapie wyboru tego lokalu spodziewaliście się, jaki będzie poziom wykończenia tej inwestycji? Tak, wiedzieliśmy oczywiście, co kupujemy, mieliśmy pełną specyfikację, aczkolwiek muszę przyznać, że oglądaliśmy różne nieruchomości premium i ta bije na głowę pozostałe. Naprawdę standard, im super widzisz. Ale Konrad, to jest naprawdę tak cudownie, tak cudownie. Pijemy za to, żeby nowym właścicielom mieszkało się tutaj jak najlepiej. I żeby byli jak najbardziej zadowoleni. Tak jest. Bo satysfakcja jest gwarantowana u nas. Bo to, że tutaj wspaniale będzie się przebywało, mieszkało nowym lokatorom, to ja w to
nie wątpię. Nie martwiłabym się też o wynajem tego miejsca absolutnie. No, to aż się chce po prostu być i pływać. Żeby jak najbardziej ułatwić nowym właścicielom urządzenie tego wnętrza, przygotowaliście już 3 rodzaje wizualizacji, tak? Tak, właśnie. Mamy już 3 gotowe projekty, zanim tu przyjechaliśmy, żeby tak naprawdę ułatwić cały proces. Więc wystarczy tylko jeden konkretny wybrać i od razu działamy. Jeden konkretny wybrać, potem jeden konkretny numer do Ciebie wybrać, zapytać się o ekipę, tak? Tak. I działać. Dzień dobry. Tak, dokładnie. Proces mamy tak ułożony, że wystarczy tylko wybrać projekt, zadzwonić i dalej już wszystko jest po naszej stronie. Mimo tego, że te budynki stoją do siebie równolegle, to nie można powiedzieć, że sąsiad sąsiadowi w okno zagląda. Nie, absolutnie nie. Myślę, że bardzo pięknie jest to przemyślane. Tutaj mamy, wiesz, róg na marinę, po stronie kolejnego budynku ściana, tak? I po tej stronie ogromna, ogromna przestrzeń. To się też wiąże z tą koncepcją nieruchomości premium, żeby czuć dosłownie tą przestrzeń, żeby ludzie, którzy będą tu mieszkać czy wynajmować, żeby czuli się maksymalnie swobodnie. Więc jeszcze raz, kto pierwszy, ten lepszy. Dokładnie, to tylko pierwszego lubi. Niech się nowym właścicielom cudownie mieszka. Jak najlepiej.